Dzień dobry, Horizon na horyzoncie. Na horyzoncie! Jesteśmy przed wielką dziurą, do której musimy wskoczyć i zaraz to zrobimy. Coś tutaj jeszcze jest? Nie, chyba nic nie ma. Jest tutaj spokojnie, tak calm. Chyba wynika to z tej muzyki, która jest. No dobra. Zapuśćmy się. Współrzędne SOS. Ktoś wydrążył potężną dziurę tutaj. Na dole są jakieś ruiny przedwiecznych. Mówiłaś, że Zenici mają kopię zapasową Gai. Tak. Mają. Z laboratorium. Może szukali Eileithyi. Znaleźli jej kryjówkę, więc wysłała sygnał. Być może. Nie, no niżej nie wejdziemy. Ale to kto w takim razie dokonał tego przewiertu? No powinny być jakieś części tej maszyny tutaj, nie? Dziwne, że nic takiego nie ma. Wygląda na jakąś serwerownię. Serwerownię? Dzięki tej konsoli uzyskam dostęp do miejscowych systemów. O, co to jest? Ktoś już uzyskał. Nie, to nadajnik. Nigdy jest. Nie widziałam takiego nadajnika. Chyba uległ samozniszczeniu. Jak rakieta jakaś. Chyba niedawno ktoś przesłał stąd mnóstwo danych z urządzenia nieopodal. Eileithyia przepadła? Pewnie tak, o ile w ogóle tu była. Z drugiej strony, czemu Zenici wciąż szukają obiektu? Zwiedzamy kolejne ruiny Zenitu. Ruiny. Przynajmniej w tej nie ma wielkich zabójczych maszyn. Tego nie wiemy. Co możesz wysadzić? Tego nie wiemy, czy nie ma tutaj zabójczych maszyn. Nie bądź taka hops do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. Kto z nas nie słyszał tego, co? Komory ektogeniczne. Jak te, które widziałam w kolebce Nowego Świtu. Do czego służą? Pamiętasz, że się nie urodziłam, a zostałam stworzona? To do tego. O kurde. Maszyna tworząca człowieka. Dalej. Niesamowite. Sprawdź. Ogromne miejsce. Znaczy to jest jakiś magazyn? 7-7? Tam może są jakieś... obiekt gdzieś tu jest. I tam są jakieś liczby. Zenitka nie dała rady go znaleźć. Rozejrzyjmy się. Skąd wiesz, że nie dała rady? Aha, no jeżeli jest, powiedz, dobra. Jak Erend to wszystko roznosi? Gaia, szczerze. Zenici, Focus. Sporo tego. No sporo, ale... Kiedy dotarłem do beznadziei i powiedziałem, że go potrzebujesz, rzucił wszystko. Jest lojalny. Konsola sterowania. Do systemu schowków. Ale chyba nie działa. Jest w którymś z nich? O, przekonajmy się. A jednak działa. A jaki jest kod? W magazynie jest 236 pojemników. Wprowadź numer pojemnika, który chcesz pobrać. 236. W wezwaniu o pomoc chyba była jakaś liczba. Jaka? Tak. Sprawdzę zapis. Mhm. Ja pierdolę, ja nie wiem, gdzie to było. Ja nie wiem, gdzie to znaleźć. Tu. 237. Sprawdzę zapis. W magazynie jest 236 pojemników. Wprowadź numer pojemnika. No ale to nie ma, powiedział, że 236 jest. I co, i pojemnik 237 przywiezie? To znaczy, że tego pojemnika nie ma. Na chłopski rozum. O nie, słońce zaczyna mi tu świecić, nic nie widzę. Tam są jakieś zwłoki? A i owszem. To ja. Jeszcze gorzej. Aloy. To ty. To ty. No cóż innego mógłby powiedzieć. Ma skórę jak lód. Pewnie wycięła to sobie z głowy. Ale dlaczego? Czemu wycięła z głowy? Co
To służy do kontrolowania? Witaj, Elizabeth. Nie wiem, jak inaczej cię nazwać. Jestem Beta. Elizabeta. Mało czasu. Tylko parę minut, nim mój strażnik odkryje, że zniknęłam, no i muszę usunąć ten implant. Okej. Liczyłam na schronienie u ciebie, ale... Jeśli to oglądasz, mogę nie żyć. Tylko uważaj, z odległym zenitem nie ma żartów. Poza tym mają Apolla, Hayley, ty i Artemidę. Okej. Na szczęście nie mają jeszcze jądra Gai. Jak to? A tamto? To co to było? To mamy dwa jądra Gai teraz. Zajebiście. Musi ci się udać. Albo a nie moglibyśmy jednego zniszczyć, żeby na wszelki wypadek już go nie dostali? A to nie jest komora kriogeniczna? Ona wciąż żyje. No właśnie, chciałem powiedzieć. Musimy ją zabrać. No i kurwa, odległy zenit. O kurde, potrafią latać? Aloy. Aloy, słyszysz ty mnie w ogóle? Słyszę. Co się dzieje, Erend? Dwa te widmowe cosie właśnie spadły z nieba. Cosie. Jedno z nich kieruje się prosto ku tobie. Drugie czeka tu na górze. No i znowu walka. Ukryj się do mojego powrotu. Tak jest. Ukryj ją w tamtym pokoju. Cokolwiek się stanie, zostaje z nami. Znowu walka, jest ciemno, a ja mam tu jasno, bo mi świeci słońce, więc chuja będę widział, no ale dobra. Muszę się przygotować na starcie z widmem. Nie może się dostać do Varla i Klona. Dobra, jak chcesz się przygotować? Bo takie muszę się przygotować... Nie mówi zbyt wiele. Już tu jest! O, ale ci się nie przyda! No ma, ale... Potrzebuję więcej tej amunicji. Czemu on nie wybucha? O kurwa. Dobra, już nie mogę więcej. O kurwa. Dobra, aktywujmy to. To jest ten słaby. To nie wygląda wcale na jakoś specjalnie słaby punkt. O kurwa. O kurwa! Jeszcze do ognia! O kurwa. O kurwa. Dobra, załatwiłem ją. Kurwa. O. No nie tak po sprawie. Jesteś cała, Aloy? Ta, idę na górę.
A ty zostań z klonem. Po sprawie. Rozumiem. Pójdę za tobą, gdy będzie czysto. Dobra, kurwa, zapomniałem, że mogę uzupełniać to w ten sposób. Tu nic nie zrobimy. Ale strzały precyzyjne się przydadzą. Pobuszujmy jeszcze, czy coś tutaj, czegoś tutaj nie ma. Teraz naprawdę będzie mi tu słońce świeciło. Kurwa mać. Jest najciemniej, nie? Nic nie widzę. Nic nie widzę. W sumie to nie wiem, gdzie idę. A, tutaj. Ruszaj, Aloy. Do Erenda. Aha, do Erenda, okej. Okay. Czyli co, będę musiał jeszcze z jednym walczyć, pewnie takim widmem. Muszę wrócić na górę i pozbyć się drugiego widma. No właśnie. Oby tylko Erend został w ukryciu. To na górę, kurwa, bo idziemy tak na dół trochę, ale okej. Nie wiem, czy dobrze idę. Ale tak jak mówiłem, nic nie widzę. Kurwa, przez to słońce, nic! Ja pierdolę, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie iść przez to, że nic nie widzę. Mocniej, mocniej mi tu napierdalaj tym słońcem, serio, dzięki. Aloy! Ach! Erend? Widmo się okopało. Przyparło mnie do muru. Trzymaj się, już prawie jestem. Szybciej. No idealnie, mam tylu broni, kurwa, ilu bym chciał. O tak, zajś, o Jezu, jest. To nie brzmi dobrze. Muszę się dostać do Erenda. Erend, jestem. Uważaj, to coś ostrzeliwuje środek. Zostań tu. Zobaczę, co da się zrobić. W razie czego pójdę do ciebie. Widmo nie rusza się ze swojego miejsca. Może uda mi się podkraść, jeśli nie wejdę w linię strzału. To musi być jakaś osłona. Muszę się przebrać. Ta z tym czymś będzie ciężka. Tarcza padła! Ruszę się! Jazda! Plasma! Walcz z plasmą! Dobrze. Rozjebane szybciutko. Kurde, to poszło 3 razy szybciej niż tamto. Aloy, ona... Ona co? Przysięgam, że nic nie piłem. Ale właśnie w oczach mi się dwoi. Długa historia. Teraz nie ma czasu. Potrzebuję uzdrowicielki. Musimy natychmiast zabrać ją do bazy. Jasne. Tak. No to na co czekamy? Wy idźcie naprzód. Ja muszę rzucić okiem na broń. No musimy, musimy. Znaczy ja muszę. Ja z Aloy. I wy razem ze mną. Jeśli ustala, jak to działa, to być może dam radę pokonać zenitów. To jest ta broń? Nie. Też coś spadło. Zobaczmy, co z tym mogę zrobić. No ale po co mi to? Dobra, chyba chodzi o inną broń, co? O to, co tam spadło. Aha, to jest ta broń, co ostygła, dobra, okej.
Rozpadło się? Niech to. Coś w środku jest. Jakaś soczewka. Cóż, lepsze to niż nic. Na pewno lepsze to niż nic. Będę zbierał do kupy sobie różne bronie, widzę. Gaja musi przeanalizować fragment broni. O, jakie przejście szybkie. Jeśli uda nam się odtworzyć całość, możemy mieć broń na zenitów. Powinnam też zobaczyć, co z klonem. Var, gdzie nasz gość? Jesteśmy w korytarzu technicznym pod sterownią. Rent. Wszystko gra? A dlaczego? Ponieważ jest mnie dwie. Bo przynajmniej ty dobrze znosisz sytuację. No, nie powiedziałabym, ale... Staram się. Twój trening. Co będziesz czytał? Widziałem, że Gaja dodała do archiwum coś o metalowych prętach. O, to bardzo ciekawe, też bym poczytał o metalowych prętach. Miałem kiedyś takiego kuzyna. Myślał, że schwyta pioruny, jeśli obłoży się płytami burzoptaka. By tego dowieść, wlazł na najwyższą... No to kurwa, rzeczywiście miałeś kuzyna. Hukiem i błyskiem. Co robisz ze swoim fokusem? Wciąż ustalam, jak się na tym czyta rzeczy. Te dwa zakochane ptaszki nie są zbyt pomocne. A tak szczerze, przez te drobne znaczki głowa mnie boli. Ale wezmę się w garść. Dobra, towarzysze. W ogóle rozmawiałeś z Betą? W sumie nie obudziła się przed naszym przyjściem. A jak już wstała, chyba lepiej będzie, jak Zoe i Warren się nią zajmą. Po co robić tłoku kogoś, kto jest w takim stanie? Dobra. Muszę się... Ona co ciekawego ma do powiedzenia? Nie, muszę kurwa do niej pójść. Aloy, wróć. Tak, chciałam sprawdzić, jak się miewacie. Po spotkaniu kogoś, kto wygląda dokładnie jak ty, ale ty pewnie czujesz się z tym jeszcze dziwniej niż my. No, myślę, że chyba tak. Trochę. Varl powiedział, że może mogłaby nam pomóc. Może. Twój trening. Co jeszcze robiłaś? Studiowałam sadzonki Gai. Chciałam zrozumieć, czemu jedna z nich zrobiła Fa coś takiego. Strasznie się zdziwiłam, kiedy spojrzałam na Hefajstosa i odkryłam, że był współtwórcą maszyn. Nawet bogiń ziemi. Utaru zawdzięczają Hefajstosowi swój styl życia. No i oczywiście obecne problemy. Dlatego trzeba złożyć Gaję w całość. Dowiedzieliście się czegoś? Odkąd Eter został połączony z Gają, mamy teraz co czytać. Trudno mi sobie wyobrazić, że kiedyś burzoptaki uzdrowiły niebo. Gdy byłam dzieckiem, bałam się ich. Wciąż drżę, jak słyszę grzmoty, ale wszystko, co tworzy... Ma cel! Tak. A jak zdobędziemy Hefajstosa, pomoże okiełznać te burzoptaki. Czyli poznałaś już Betę? Według Varla została zraniona. Pomyślałam, że dam jej ekstrakt, by złagodzić ból. To bardzo miło. Mam tylko nadzieję, że nie zamierza ciągle siedzieć tam na dole. Sprawia wrażenie, jakby rzadko widywała słońce. Myślę, że rzadko widywała słońce, chyba że leciała z samolotem, ale ona chyba nie leciała samolotem. Dobra, nieważne. Tu jest ten, jeszcze z tym pogadaj. Część hologramów znowu działa. Wykorzystałam ekrany, by śledzić aktywność regali w tym regionie. Przydatna mapa wojenna. No widzę, że mapa. Kotalo? Nie przeszkadzam, prawda? Nie, ale muszę zapytać. Kobieta... Nie, to mój klon. ...przybyła, to... twoja krewna? Trudno to wyjaśnić. Raczej jest kopią. Dobra. Jeśli jest do ciebie podobna, to nasze szanse rosną. Ale zbieram drużynę, co? Mówisz, że trenowałeś z fokusem. Tak jest. Wiesz... Oglądałem zapis twojej pierwszej walki z widmami zenitów. Są szybsze i zwinniejsze niż jakakolwiek maszyna. Ile zenici ich mają? Nie jestem pewna. Ale pewnie dużo, to prawda. Nie chciałbym walczyć z ich grupą. Tu się zgodzę. Zabranie Etera z Gaju było bardzo efektowne. Pokazało całemu plemieniu, że pokojowy plan Hekaro to właściwa ścieżka, błogosławiona przez samą dziesiątkę. No fajnie, towarzysze. Słyszałam, że wpadła do was Talana. Krótko. Odważna. Wchodzi na terytorium Tenaktów w zbroi Kardża. Będzie mogła mówić o szczęściu, jeśli jej nie zabiją. Będzie ostrożna. Po prostu szuka kogoś, komu mogłaby pomóc. Kimkolwiek jest, oby był wart umierania za niego. Miałeś okazję porozmawiać z Varlem? Krótko. Walczył z ludźmi regali pod samotnym światłem. No tak, walczyliśmy razem. Są tak wyszkoleni jak wy? Nie jestem w zasadzie jedną z nich. Ale Nora
Umieją walczyć o swoje. W końcu udało im się przepędzić Karja. Sądziłem, że tylko moje plemię tego dokonało. Szacunek. Szacunek ludzi ulicy. Ten, a kto wie? No, to tam nic nie ma, dobra. Nie wiem, czemu błędnie pokazali, że jakaś jest jeszcze rozmowa z nim. Natomiast ja bym chciał się dowiedzieć tylko, jak tam zejść niżej. Chyba Arendt i Kotalo się tu wprowadzili. To bardzo śmieszne, wiesz? Jezus, prosto w łeb mi świeci. Tu nic nie ma, nie? To moje? Nie, to nie moje. Tutaj to, czy mogę coś zbudować? Ale raczej wątpię. Ulepszanie ubioru, wytwarzanie pułapek, dalej to samo. Aloy, cieszę się, że wracasz cała. No, to ja. Wpadła w panikę po przebudzeniu i dokuś tykała tutaj. Postanowiłem tu zaczekać. No i bardzo dobrze. Ale mi świeci w łeb! Halo? Halo? Haloi. Więc jesteś Beta, tak? Nazywam się Aloy. Coś nie tak? Rana ci dokuczy? Nie no, ma pier... Zespół odstawienia symulakrum. Symulakrum? Nie rozumiem. Efekt nagłego usunięcia neurologicznego. A, to było to symulakrum. Mózg, zwłaszcza móżdżek, wpada w stan sensorycznego spadku. Rzeczywistość jest odległa. Nierealna. Mogę ci jakoś pomóc? Masz trochę jak Soma. Prymitywny, ale chyba się nada. Tak. To jest jak za długo po prostu siedzicie w internecie. Więc, Aloy, pewnie szukasz informacji. Pieprzone słońce. W zenitach? Tak. Czemu tu są? Czego chcą? Co tam robiłaś? Może od początku. Jakiś 1000 lat temu sfingowali katastrofę swojego statku. To byłoby spójne z ich zachowaniem. Nie chcieli być śledzeni. A więc odległy zenit założył jednak tę kolonię. Tak. Na kilkaset lat, ale nie przetrwała. To i tak sporo. Jakaś katastrofa sprawiła, że nie mogli tam zostać. Rozumiem, więc potomkowie odległego zenitu uciekli z ginącej planety. I teraz chcą zająć Ziemię dla siebie? To nie potomkowie. A kto? Co? To nie potomkowie, to oni. To byli ci sami ludzie, którzy odlecieli. Nie wiedziałaś? Jak to? Jak to możliwe, że żyją? Nie wyglądają. Co oni sobie zrobili? Przeszczepili. Połączenie środków farmaceutycznych, terapii komórkowych oraz wszczepów. A ty, czy to znaczy, że nie jestem jak oni? Powstałam w drodze tutaj. Czyli takie jak Aloy. Na statku. Przez całe życie ćwiczyłam w interfejsie, żeby tylko spełnić swoją funkcję. Kontrolowania systemu terraformującego. Ale czemu? Co chcieli tym osiągnąć? Kiedy dowiedziałam się, że nowy świt rozdzielił się na podfunkcje, myślałam, że powinnam go naprawić. Ale to nie jest cel zenitów. Oni chcą nas zniszczyć i zacząć od nowa. Kolejni. Więc zenici chcą zniszczyć życie na Ziemi. Ja i Gaja też tak uważamy. Tylko czemu? Czemu zabijać dla przejęcia kontroli? Gdy zabrali mnie z sobą na misję, odrodzona Ziemia ich nie obchodziła, więc... Prawdopodobnie pragną twardego restartu, aby móc go przerobić. Tak, żeby im pasował. Okej. Okay. Masowa zagłada powodowana wygodą? Kto w ogóle... Zenitowie. Bez rdzenia Gai nie będą mieli łatwego zadania. A twoja rola? Potrzebowali genotypu Elizabeth, aby uzyskać dostęp do nowego świtu. I stworzyli ciebie. Wyszkolili. A ty... To skoro jest wyszkolona, to ona może się obrócić przeciwko nam. Narodziłam się, by sprząc się z nowym świtem. Kiedy dotarliśmy na Ziemię, zrozumiałam, co stało się z Gają i jej podfunkcjami. Wtedy sobie uświadomiłam, że nie mam naprawić Gai. Stworzyli mnie, żebym zrobiła to, czego nie dokonał ich zdalny sygnał wymarcia. Czyli restart naszej planety. Czyli wiedziałaś o sygnale wymarcia? To jedynie domysły, ale dzięki nim wiemy, dlaczego Gaja uległa samozniszczeniu po tak długiej i bezproblemowej pracy.
Tak desperacki krok musiał być podyktowany faktem, że całe życie na Ziemi było zagrożone. I to przez coś straszniejszego niż brak sprawnej Gai. Powinnam się domyślić, że zabezpieczy się, tworząc kopię Elizabeth Sobek, by ją odbudowała. Tak, cóż, niespodzianka. Tylko trochę inna to jest Elizabeth Sobek niż tamta. Więc mamy do czynienia z tymi samymi ludźmi, którzy żyli na... Kurwa, czyli oni znali naprawdę Elizabeth Sobek. Wiesz, to byli jedni z najbardziej wpływowych oraz zamożnych ludzi. Elity, no tak. Kontrolowali niemal cały przemysł, wszystkie zasoby. Gerard nimi dowodzi. To on zdecydował... Czyli tak jak w filmie 2012, jeszcze, gdzie te elity... Tak, Tilda, Verbena... Kupiły sobie miejsca na Arce. ...przewodnictwa, ale i tak robią to, co im każe. Erik, to z nim walczyłam w kompleksie Hadesa. On lubi krzywdzić ludzi. Tak, wiem. Gdzie jest ich baza? Gdzie ona jest? Chyba jakoś blisko wybrzeża. Kiedy wyruszałam na jakieś misje, zawsze transportowano mnie dronem. Nie widziałam niczego, ale kiedyś udało mi się podsłuchać rozmowę Zenitów. Dyskutowali o budowie tarczy energetycznej, by móc powstrzymać miejscową faunę. Na pewno mają inne zabezpieczenia. Patrole widm, pułapki na maszyny. Nie do zdobycia. Nie, no do zdobycia. Nie znajduje. Kosmodrom, żeby mogli dotrzeć na swój statek na orbicie. Oraz infrastrukturę do pozyskiwania materiałów i produkcji. Są tam Zenici, których nie znasz? Nie jestem pewna. Myślę, że jest ich więcej w bazie lub na statku. Z tego co wiem, mogą być inni w kosmosie. Okay. Inni ocaleńcy z kolonii. To nam daje bazę pod kolejne części. Kolonie Zenitów. Czyli zniszczono kolonię Zenitów w Układzie Syriusza. Co się stało? Wiem tylko, że jakaś katastrofa zmusiła ich do opuszczenia Układu Syriusza. Ale nie jestem pewna, czy to był jakiś obiekt kosmiczny, katastrofa sejsmiczna, czy nadzwyczaj intensywny koronalny wyrzut masy z Syriusza A. Zenici nie podali ci szczegółów. Mówili, że mieli szczęście, że przeżyli. Najpierw Ziemię, 1000 lat temu, a dziś Syriusza. Chyba starość też przeżyli. Dobra, twoja ucieczka. Jak zdołałaś uciec Zenitą? Przed kompleksem Hadesa nawet nie marzyłam, że ucieknę. A nawet gdyby się udało, nie przeżyłabym samotnie w dziczy. No raczej nie. Ale ja przeżyłam. No tak, tylko wyszkolona jestem. Myślałam, że mi pomożesz. Więc gdy Zenici namierzyli Eileityję w biomedycznej placówce badawczej, dostrzegłam swoją szansę. Dostrzegłaś możliwość ucieczki podczas wyprawy po Eileityję. Podejrzana jesteś. Co właściwie zrobiłaś? Gdy ruszyłam na misję odzyskania funkcji podrzędnej, szła za mną jedna Zenitka. Zabili ją buntownicy. A, to ona, okej. Verbena nie żyje? Jak ominęli jej tarczę? Sama się zastanawiam. Ale mówiłaś mi o ucieczce. Ale to powiedz, że masz tak... użyć przekaźnika... Takie coś znalazłaś w tej broni. Wysłałam też tajną transmisję. Zmyliłam Verbenę, aby zamknąć się w komorze ektogenicznej... I zmieniłam logi, żeby wyglądało, że jest 236 pojemników. A jądro systemu Gai powiedziałam, że szybciej przejmę Eileityję, jak będzie ze mną i uwierzyli. Nieźle. Fajnie. Twoje narodziny. Więc urodziłaś się podczas podróży na Ziemi. W sztucznym łonie. Na statku Zenitów znajdowała się komora ektogeniczna. Nowsza od tej, w której mnie znalazłaś. Musieli użyć do tego zachowanej próbki DNA Elizabeth. Wątpię, by Elizabeth pozwoliła na coś takiego. Wiesz, jakie zdobyli? Do tej części archiwów nie miałam dostępu. Całe lata uczyłaś się w interfejsie treningowym. Czy to archiwum było jego częścią? Tylko w obszarach, do których miałam dostęp. Arystoteles i Aspazja. Awatary archiwum. Dawały moduły do nauki i sprawdzały postęp. Czekaj, te imiona... To byli wirtualni przewodnicy z bazy danych Apollo, zanim te twarze. To można odzyskać bazę danych Apollo. Zenici mają kopię. O, zajebiście. Czyli nadal istnieje tylko to, co jest niezbędne do misji. Gdy tylko prosiłam o dane spoza kryteriów, nauczyciele odmawiali. Tak dużo informacji. Poza zasięgiem. Co frustrujące. Dobrze, to chyba na razie tyle. Chcesz pójść na górę? Jak długo? Co jak długo? No wiesz, twój plan. Kiedy Gaia stworzy armię maszyn, żeby pobić Zenitów? Skąd wiesz? Optymalnie, więc
Muszę zdobyć dwie funkcje podrzędne, żeby Gaja stała się dość silna, by ujarzmić Hefajstosa. Ha, podejrzana ona jest. Nie masz jeszcze Hefajstosa? Gaja wciąż planuje, jak go schwytać. On nie przebywa w jednym miejscu. Oczywiście, że nie. Ty nawet nie wiesz, kim są Zenici. Co ty odpierdalasz? Myślałam, że to postępy. Przyjście tu było błędem. Oni mnie znajdą. Znajdą to miejsce i zabiorą mnie stąd. Jesteś bardzo niewdzięczną pizdą, tyle ci powiem. Na pewno nas nie znajdą. Gaja ukrywa nas, używając Minerwy. Jakie to ma znaczenie? Jesteś za bardzo w tyle. Nigdy ich nie pokonamy. Wszystko... Wszyscy... zginą. Hej. Uspokój się. Fajnie. Jesteś tutaj, tak? Czy możesz nam jakoś pomóc? Mam zasób wiedzy. A spoglądając teraz na ciebie, również umiejętności. Geoinżynieria na pewno. Informatyka, fizyka, biologia, chemia. Dobra. Czyli... Może dasz radę coś z tym zrobić. Pomów z Gają. Zajrzę do ciebie później. Boże, jaka... Ach. Jak poszło? Za bardzo panikuję. Jest poważnie ranna. Wciąż żałuję, że to przyszło. Uczucie odwzajemnione. Wrócę później i pogadam z nią. Może się czegoś dowiem. No, zobaczymy. Zaniosę Gai ten fragment broni. No pewnie, że zaniesiesz Gai. Ja pierdolę, ale będę dojebaną wojowniczką zaraz. Nie, no jeszcze parę tutaj rzeczy jest do zrobienia. 6 jeszcze muszę podpunktów. I wtedy będziemy mogli być wytrawnym wojownikiem, wojowniczką. Nic. Po prostu ładnie wygląda. Hej. Co u was? Tylko musimy wszystko w porządku. Dobra, twój trening. Cieszę się, że dobrze ci idzie z Zo. Wiele się uczymy. W sumie przeglądam dane, szukając pomysłu na prezę, żeby podziękować za pomoc przy znakach. Poszukuję czegoś, czego nie kojarzy z dawnego świata. Swoją drogą kiedyś dawali sobie wypchane zwierzęta? Moim zdaniem wypychanie czegokolwiek, a już zwłaszcza zwierzęcia, nie sprawi nikomu przyjemności. Może Gaja ci jakoś pomoże. Dobra, towarzyszy. Jak pozostali radzą sobie z Betą? Nikt sobie z nim nie radzi. Chciałem wyjaśnić Elendowi, czym jest klon, ale nic nie zrozumiał. Potem Zo powiedziała coś o dwóch drzewach z jednego nasienia i nagle zaskoczył. Widzę, że wszyscy się oswajają. Zo planuje sprowadzić tu przeróżne rośliny. Mówi, że dom powinien kwitnąć nowym życiem. Aha, florystka jebana. Ale wolałby wejść w paszczę kłopa. Kwiaty to niezły pomysł. Dobra, bywaj. Nic ciekawego nie miałeś do powiedzenia. Jasne. Idziemy do Gai, moi drodzy. Dowiemy się, co dalej, jakie następne kroki. Będziemy pewnie penetrować kolejne miejsce, nie? Witaj ponownie. No, witaj. Aloy, mamy nowego gościa. No mamy, a mamy. A zatem znamy już źródło tajemniczej transmisji. Tak. Znalazłam też to. Dziwne, że tamtej nie pokazała tego. To fragment broni, która niwelowała tarczę zenitów. Ale coś się stało i wybuchła. Jeśli uda się ją odtworzyć i ulepszyć, zyskamy przewagę nad zenitami. Chwilę, skanuję. No i co to jest? Dzięki połączeniu wyników z danymi z twojego fokusa, zakładam, że ta broń jest zaawansowana. Podobnie jak zenicka technologia. Ale nie wiem, jak działa. Chujowo. Czyżby wybuch uszkodził dane? To był katalizator. Kiedy broń zawiodła, zainicjowano polecenie systemowe, aby usunąć dane. Ale kto to zrobił? Kto się tym zajmował? Miało to zapobiec przechwyceniu przez wroga skrytych tam tajemnic. Przecież to robili ci, Oseramowie. Wiedział, jak zacierać ślad. Silence. Albo Silence, no właśnie. W oparciu o dostępne dane doszłam do tego samego wniosku. Nie będzie chciał współpracować. Cóż, próbowałyśmy, ale to nie wszystko. Zenici mają Eileityję, a także Artemidę i Apolla. To niefortunne. Jednakże nie zmienia to naszego pierwotnego planu. Dwie pozostałe funkcje podrzędne powinny zwiększyć moją przepustowość heurystyczną na tyle, bym wchłonęła Hefajstosa. Jasne.
Wszystko po kolei. No tak. To ja lepiej wrócę na zewnątrz. No to lepiej wróć na zewnątrz. Życzę powodzenia w poszukiwaniach. Jasne. Dziękuję. No to raczej nie skorzystamy z broni Silensa. W dodatku mamy tutaj drugiego klona Elizabeth. Ale nie mogę się rozpraszać. Wciąż zostały dwie podfunkcje do znalezienia. Mam łopata! Trochę głośno, Eren! Wiem! Aż masz ochotę w coś walnąć! Dobra, co ona chceś? Chciałabym z tobą porozmawiać. Chodzi o boginię ziemi. O ile masz dla mnie czas? No pewnie. Boginię ziemi. Chciałaś pomówić o bogini? Chyba można je uzdrowić, żeby zapewniły ziarno pieśni ziemi. Gaja dała mi zestaw instrukcji. To chyba... Kod resetujący. Jeśli boginie ziemi go dostaną, ich obłęd się skończy. To wspaniale. Może. Ale po drodze są ciernie. O ile kodu nie dostarczy Hephaistos, boginie ziemi go odrzucą. Gaja powiedziała, jak to obejść. Trzeba części z maszyn Hephaistosa, czyli rdzeni sterujących. Maszyn podobnych do bogiń ziemi. Głoworogi. Walczyłyśmy z takim w warsztacie. Tak. Gaja namierzyła dwa na zachód stąd. Czyli zabić maszyny, pozyskać rdzenie, a potem użyć ich do zmiany kodów, coś, czego słuchają boginie ziemi. Mam nadzieję, ale pokonanie dwóch głoworogów będzie trudne. Poradzimy sobie. Co ty gadasz? Wielkie dzięki. Dam ci znać. Dobrze. No dobra. Druga zwrotka. Aloy, w skrzyni jest więcej rzeczy. Częstuj się. Cudownie, wytwarzanie ulepszeń. Ulepszenia ubioru. Dalej nie mogę tego mojego ulepszyć, no to chuj. No nic tu nie ma. Jakie mamy misje poboczne? Mamy ranę na piasku, muszę wiedzieć, pomóc Talanom w obozie Oseramów. To jak będę miał 25 poziom. Raz spotkać się z Jetaką w palącej włóczni. Spotkać się z Deką na grzbiecie wzgórza. No tak. I druga zwrotka. Idź na miejsce spotkania. Przysługi to przysługi. Dobra. Mamy 22 poziom. Idealnie. Morze piasku. Idziemy do Posejdona. Zobaczymy, gdzie mnie zaniesie. No już bez przesady. A tu co? Plotki, ploteczki? No to dawaj, plotkę, ploteczkę mi powiedz. Widzę cię, czempionko. No. Gdybyś potrzebowała kiedyś schronienia, na północy jest stary tunel, którego maszyny raczej unikają. Badałam go wiele razy, próbując znaleźć przejście, ale jest zablokowany. Cokolwiek dziesiątka tam trzyma, zamknęła drogę. No słuchajcie, te misje poboczne to ja porobię, ale chyba osobno, no bo kurwa to nie ma sensu, żeby je tutaj robić, nie? Może warto by tam zajrzeć, gdyby nie spodziewa. Zobaczmy, jak daleko trzeba. To nie jest wcale daleko, może piasku. Tutaj na tą się dalej nie dostanę, z tego leśniącego pustkowia. To jest obóz Oseramów, kurwa. No dobra. Skróćmy sobie połowę drogi. Tutaj walczyłem z tym, nie? Z tym T-Rexem. T-Rexa nie ma, są te głoworogi, czy jak one się tam nazywają. Ludzie z nimi walczą teraz jacyś. Niech sobie walczą. My idziemy w tamtą stronę, do Morza Piasku. Czyli jakaś pustynia. Nowe misje tam na nas czekają zapewne. Zmienia aktywny przepływ odwagi? Ja mogę zmienić coś takiego? Dobra, zmienimy na to. Okej. Okay. Teraz mam przepływ odwagi związany z napierdalaniem się, a nie ze strzelaniem, dobrze wiedzieć.
obozu. To jest ten obóz Oseramów pewnie. To chyba obóz Oseramów. Skąd się tu... No dobra. Co ty masz dla Teraz mnie? Teraz zaś siedzi w dziczy, sama. Jeden miech wie, co ją tam może spotkać. Kogo? Czyżby ktoś uciekł? Nie wiem, jak ma na imię. Taka cicha. Nie mam pojęcia, nieśmiała czy zlękniona. Wiem tyle, że nie chciała, żeby ktoś zbliżał się do jej rzeczy. To na pewno. Byłem tylko ciekawy, serio. Nie musiała mi tak przywalić. Nie gadaj o tej swojej kruchej szczęce, Deklu. Tu chodzi o dziewczynę. Samotną dziewczynę w dziczy. W dodatku na ziemiach Tenaktów. W którą stronę poszła? Na zachód, w górę. Znajdź ją, proszę. To najczęściej widzę, że jest znajdywanie rzeczy. Dziewczyna trochę szwankuje. Trochę szwankuje. Znajdywanie rzeczy, znajdywanie osób, no o to mi chodzi. Dobra, tutaj ktoś... Zbliżam się do źródła sygnału. Talana. Talana! Moja ziomalka! Dzięki za możliwość przejścia przez obóz. Niezłe widoki. Tajne przejście? Nie mów tego głośno, albo Seramowie dadzą ci nieźle popalić. A ty jesteś... To Ragurd. Czy Ragurd to nie jest czasem... Mówi, że Amadis tu był. Dołączył do Dziurman, Artur Dziurman, czyli Kratos. Tuż po rozłożeniu obozu wyruszyłem na zwiady. Zaniosłem też Tenaktom dary za wtargnięcie na ich terytorium. Amadis chciał, żebym zapytał o miejsce zwane Zgnilizną. Czego się dowiedziałeś? Głównie tego, że to tam Tenaktowie zabrali swoich jeńców. Gdzieś na zachodzie opodal Cierniowego Bagna, stolicy klanu Niziny. Wkrótce po tym ruszył, żeby je znaleźć. Samotnie? Próbowałem go ostrzec, ale nie chciał mnie wysłuchać. Dobra, co z tunelem? Co się stało podczas przeprawy? Całe nic. Podzieliliśmy się na dwie grupy, żeby przejść. Wszyscy to może to chodzi o ten tunel, o którym tamta mówiła. Ciemno jak w bezksiężycową noc. Ale cicho. Cokolwiek się stało z tą drugą grupą, zostało nam oszczędzone. Ale lepiej pogadaj z Porgufem. Dobra. Amadis mówił może, dlaczego wybiera się do Zgnilizny? Raczej nie. Nie był zbytnio rozmowny. Cały on. Wyglądał na rannego? Nie dla mnie. Był wstrząśnięty, gdy usłyszał, że tunel się za nami zawali. Choć w sumie wszyscy byliśmy wstrząśnięci. Jak się zawalił tunel, to wiadomo, że to były wstrząsy. A więc jesteś zwiadowcą? Od czego zacząć? Na południe mamy trio Oseramów przeszukujących ruiny w piasku. Jest was więcej? Wiesz, to w końcu za nimi tutaj przyszliśmy. No i są jeszcze inni. Odłączyli się od nas, jak wyszliśmy z tunelu. Zbieracze, badacze, cała plejada różnych śmiałków. To ilu was tam w końcu? Wystarczy, żeby stracić rachubę. Buntownicy, no tak. O buncie dowiedziałem się od Tenaktów w palącej włóczni. To stolica klanu pustyni, na północ. Widzę, że bardzo dobrze znasz te okolice. Taki fach. No dobra. Wielkie dzięki. Oby się znalazł. Dobra, ruszam do Cierniowego Bagna. Spotkajmy się... Chwilę. Co? Co? Jesteś gotowa iść na skraj ziem Tenaktów, żeby znaleźć tego gościa. I to bez wahania. Oczywiście, jest sam na zakazanym zachodzie. Martwię się o niego. Nie mówisz mi wszystkiego. Spotkamy się w stolicy klanu Nizi, ale wtedy powiesz mi, kim naprawdę jest Amadis. Dobra, przycupnę na północ od wioski. Tam będę. Fajnie, że się umówiły. Dobra, muszę wiedzieć. Tu kolejne zadanie. Zgubiłeś się? Niech to iskra. Co to za klejnot w złomowisku? Co proszę? Niech mnie młot. Znam cię. Jesteś tą Nora. Haha, zbawczyni. Moja zbawczyni. I to w samą porę. Jestem Porgów Kopiński. Porgów Kopiński. Główny zbawczy oraz dostawców wyrobów kopalniczych Porgów. A w ogóle to przed czym cię ratuje? Przed śmiercią i rozpaczą, przyjaciółko. Widzisz, ekspedycja napotkała pewną, no, przeszkodę. Niedaleko stąd jest tajemny... No wiem o tym tunelu. Wyciągnęliśmy z niego tunelu, ścigała ich umarł z przerażeniem w oczach. A byłam po wschodniej stronie tunelu. Przejście było zasypane. Było też ciało. Zakładam, że... A, okej, okay, dobra, to ja wiem. Ale reszty ani śladu. Może trochę ciszej, co? Odmawiają kopania, dopóki się nie upewnią, że jest stąd wyjście. Straciłeś połowę załogi, a Mar... Ich poświęcenie nie może pójść na marę. Kolejny jak tamten. Poza tym. Skoro tu jesteś,
Może los kopacze się w końcu odpomóż mi z tym tunelem. No, no dobra, 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 tunel mu. Jak będę w pobliżu, spraw... Dla ludzi, którzy utknęli tu z tobą, nie urobku. A to coś innego? To? Tam dalej? Właśnie to? O, przy okazji, mogłabyś się rozejrzeć za moją szkatułką? Druga ekipa miała przywieźć resztę zapasów i dobytku. Nie chcę, żeby przepadła. Moja mamusia sama ją zrobiła. Jeśli znajdę, to przyniosę. Będę wdzięczny. Powodzenia, Ognista. Ognista. Granica opłacalności. Plotki? Jaką ty masz plotkę dla mnie? Jeden ze zwiadowców odkrył starożytne ruiny na południowym zachodzie. Sam do nich zajrzałem, ale nic nie znalazłem. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że coś przegapiliśmy. Chociaż pewnie przemawia przeze mnie rozczarowanie. Klasyczna Zelda tutaj jest. Mamy kurwa w sumie dżunglę, pustynię, lodowe rzeczy. Wszystko kurwa pasuje no, do tego archetypu, schematu związanego z dżunglą. No dobra. Ja sobie zapisuję. Idę zdobyć żyrafa jeszcze, ale tego nie musicie już widzieć, bo to bez sensu. I do widzenia. Do następnego. Pa, pa. We'll be right back.